A następna prelegentka, bo dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo kobiecą, damską, żeńską obsadę auli, to Inga Kasak. Inga, idziesz tak, jesteś tam dobrze. Black Swan Found, która powie wam, jak przygotowywać się do pitchów przed inwestorami, ponieważ właśnie jest po tej drugiej stronie, jest również inwestorką, jest aniołem, aniołką, anielicą biznesu. Czy to jest dla mnie? Tak, to dla ciebie, proszę. I co, masz takie doświadczenie jakby z drugiej strony stołu? No dokładnie tak. I muszę wam powiedzieć, że oczywiście będę was tutaj teraz... Dzień dobry, panie Tadeuszu. Że będę was tutaj oczywiście czarować i powiem wam, że ja nie mam doświadczenia w robieniu prezentacji, bo ja jestem taką osobą, przed którą się prezentuję. I dzisiaj te role się zupełnie zamieniają, więc przyjmuję tę rolę z ogromną pokorą i trzymajcie za mnie kciuki. Ja jestem dyrektorką. Jeszcze tutaj poproszę o małą pomoc. Czy to działa? Działa. Okej. Zostałam dzisiaj zaproszona jako chyba dosyć nietypowa uczestniczka tego rynku, to znaczy uczestniczka rynku inwestycyjnego. Dlaczego nietypowa? Dlatego, że rozumiem, że wy znacie głównie facetów, którzy są inwestorami, facetów, którzy są aniołami biznesu, a kobiety tego do tej pory prawie w ogóle nie robiły. I ja mam ogromną przyjemność i strasznie lubię swoją robotę. Zarządzam klubem inwestorek indywidualnych, czyli anielic biznesu. A dlaczego my tak się do takiej niszy wpychamy? Właśnie po to, żeby tych kobiet na tym rynku było coraz więcej. Więc czym się zajmuje Black Swan Fund? Black Swan Fund zajmuje się łączeniem dwóch społeczności, czyli łączeniem społeczności inwestorek indywidualnych, czyli po prostu anielic biznesu, oraz startuperek. Kto to jest? Anielica biznesu. Anielica biznesu to jest pani, która ma pieniądze, chce je inwestować, ale ma także wiedzę biznesową, ma sieć kontaktów biznesowych, ma doświadczenie i oprócz tego, że chce inwestować swoje pieniądze, także chce dzielić się swoją wiedzą, czyli mentorować te biznesy. Czyli jest to podwójna wartość z punktu widzenia właśnie biznesów. Kim jest founderka? Founderka to jest dziewczyna, to jest osoba, to jest dojrzała kobieta, która po prostu zaczyna robić coś nowego, zaczyna robić biznes, zaczyna robić startup. Ja może tylko doprecyzuję, czym dla nas jest startup, bo ostatnio termin startup jest bardzo mocno, mam wrażenie, wykorzystywany zbyt często. Więc w mojej definicji, w naszej definicji, startup jest to firma, która jest młoda, która jest oparta na innowacji, oparta na technologii oraz jest bardzo szybko skalowalna także na inne rynki. Jesteśmy firmą, która oprócz tego, że chce zarabiać pieniądze, bo my oczywiście łącząc te dwa światy, animując te dwie społeczności, chcemy także zarabiać pieniądze, ale chcemy także realizować pewien ważny społecznie cel, czyli właśnie zachęcamy kobiety do tego, żeby kobiety inwestowały, żeby były odważne i żeby robiły to, co do tej pory w znakomitej większości robili tylko faceci. Kiedy inwestują anielice biznesu, aniołowie biznesu? Aniołowie biznesu inwestują wtedy, kiedy z jednej strony to 3F już jest wykorzystywane, czyli Fools Family, Family Friends and Fools, już wszystkie swoje pieniądze na ten nasz biznes wydali, a z drugiej strony jeszcze fundusze VC nie chcą z nami gadać, dlatego że nie ma trakcji, nie ma produktu, nie ma klientów, nie ma sprzedaży. W BSF jest tak, że bardzo często inwestujemy w tak zwanych syndykatach, czyli po prostu w grupach osób, które się zbierają, które oceniają dany biznes, że on jest ok, że chcą w niego zainwestować i które łącząc swój potencjał, swoje doświadczenie, swoją wiedzę, ale także swoje pieniądze, zwiększają swoją umiejętność inwestycyjną.
Jeszcze kilka słów o tym, jak wygląda proces inwestycyjny, a więc oczywiście poszukujemy projektów, serdecznie zapraszam do kontaktu, przygotowujemy je do pitchingu. Z mojego doświadczenia wynika, że żeby znaleźć dobry projekt inwestycyjny, to takich, żeby jeden znaleźć, to naprawdę, o właśnie, mówi się o tym, żeby ze sceny nie spaść, bo tu się coś załamuje, to ja takich biznesów, słuchajcie, muszę przejrzeć 20, żeby znaleźć jeden, z którym w ogóle mogę zacząć rozmawiać, że on ma, żeby on po prostu w ogóle miał sens. Kolejnym krokiem jest właśnie to, że my pomagamy takiemu biznesowi się w ogóle przygotować do takiej sesji. Następnie zapraszamy go na sesję pitchingową. Takie sesje pitchingowe organizujemy raz na 3 miesiące. Na każdą sesję zapraszamy kilka takich projektów oraz potem koordynujemy przebieg procesu negocjacyjnego oraz zapewniamy tak zwany nadzór właścicielski. Jeżeli w tym momencie, słuchajcie, macie jakieś pytania, przepraszam, czy ja mogę od razu zachęcać was serdecznie, że jakby coś, to ja dam radę, odpowiem na wasze pytania, jak się one będą pojawiały na bieżąco. Jakie mamy saldo doświadczeń? 6 zrealizowanych inwestycji na niemal 7,5 miliona, między innymi te logotypy, które tutaj widzicie. Skąd się wywodzimy? Z sieci przedsiębiorczych kobiet. I słuchajcie, przechodzimy już do clou. A więc do prezentacji inwestorskiej. Więc moja prezentacja będzie, słuchajcie, strasznie nudna, dlatego że tutaj w ogóle nie będzie obrazków. Tutaj będą same punkty. A dlaczego? Dlatego, że jak do mnie przychodzą startupy, to ja z nimi nie rozmawiamy o inspiracji, nie rozmawiamy o tym, jak jest fajnie, tylko my rozmawiamy o biznesie, o planach, o strategii, o pieniądzach, o tabelkach. W związku z tym to jest wszystko strasznie nudne, ale dla mnie to jest fascynujące i mam nadzieję, że te osoby, które do mnie będą przychodziły, które do mnie zawsze przychodzą, to tymi tabelkami, tymi punktami po prostu żyją i robią to z ogromną pasją. A jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i mówi, słuchaj, chciałabym z tobą pogadać, to zawsze proszę w pierwszym kroku o przygotowanie tak zwanych materiałów w wersji do przeczytania. Czyli wszystkie materiały, o których zaraz będę mówiła, muszą być przygotowane w formie do przeczytania. Dlaczego? Dlatego, że jestem laikiem. W związku z tym, jeżeli ktoś prześle mi prezentację i chce mi opowiedzieć o swoim biznesie, to ja na tej podstawie tego przygotowanego i przesłanego mi materiału, ja muszę zrozumieć, co to jest za biznes. Jaki jest jego potencjał i czy faktycznie jest potencjał, kim jest jego klient, jakie są jego plany, etc., etc. Dopiero w kolejnym kroku, wtedy, kiedy przejdziemy sobie przez samą fazę zapoznawania się i tak dalej, przygotowujemy materiały w takiej wersji, że potem może startup wyjść na scenę, pokazać kilka obrazków i porwać absolutnie całą publikę za sobą. Czego ja zawsze oczekuję na samym początku, żeby w ogóle ze mną zacząć gadać, to co ja potrzebuję. Żeby zacząć ze mną rozmawiać, to ja potrzebuję teaser inwestycyjny, pitch deck, ale właśnie w takiej wersji do czytania, kiedy tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane, liczby, cyfry, strategia, pomysł, team i tak dalej. Za chwilkę o tym będę opowiadała. Ale także plan biznesowy ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego. Jeżeli ktoś mi dośle biznes canvas, super. Jeżeli ktoś mi dośle broszurę marketingową, też fantastycznie, ale niekoniecznie. Materiały do wysłuchania to już są później te kolejne, nad którymi pracujemy razem, o których po prostu później startup dany, który przygotowuje do prezentacji, wychodzi na scenę i pokazuje. No i teraz powiemy sobie o tym, jak przygotować ten pitch deck, czyli tę prezentację, która stanowi absolutnie clue. A więc przede wszystkim... Słucham? Ja nie słyszę? Ja za chwilkę będę dokładnie, teraz będziemy przechodzili punkt po punkcie, dokładnie przez te wszystkie... Słuchajcie, to może ja później wam to prześlę, co? Za chwilkę będziemy rozmawiać o tym punkt po punkcie. Ja powiedziałam, że to będzie strasznie nudne, ja to wszystko bardzo dokładnie omówię. A więc tak, przede wszystkim definiujemy swój problem, czyli jaki problem na rynku jest,
co się dzieje, dlaczego ja widzę szansę na to, aby przygotować nowy produkt, nową usługę, nowe rozwiązanie. Oraz pytanie, w jaki sposób dany problem jest rozwiązywany dzisiaj. Tak jak kiedyś Henry Ford rozwiązał problem komunikacji, poruszania się, który kiedyś był adresowany w taki sposób, że żeby się po prostu przemieścić z punktu A do punktu B, to trzeba było wziąć konia i pojechać, a on wymyślił samochód. Zaadresował dokładnie tę samą potrzebę, ale zupełnie w totalnie inny sposób. Potem mówimy o rozwiązaniu, czyli dokładnie co oferuje twoja firma. Czym jest twój produkt? Bardzo zawsze przydatne jest to, żebyście opowiedzieli mi o tym, w jaki sposób ten produkt funkcjonuje. Dam wam tutaj taki króciutki przykład, że ostatnio dostałam prezentację o sztucznej inteligencji. Słuchajcie, ja z niej po prostu nie zrozumiałam absolutnie nic. Był to jakiś engine oparty na sztucznej inteligencji i tak dalej, algorytmach. Ja po prostu uczciwie powiedziałam, słuchajcie, ja nie jestem ekspertem, ja się na tym nie znam, ale czy ja się tego wstydzę? Nie, dlatego że to w ogóle nie jest moją rolą. Jeżeli wy chcecie mi coś sprzedać, jeżeli wy opowiadacie mi o jakimś rozwiązaniu, tak, które mi chcecie sprzedać, to musicie mi to tak wytłumaczyć, żebym ja, jako nieekspert w danej dziedzinie, po prostu chciała to zrozumieć. No i bardzo ważne pytanie. Dlaczego wasz produkt jest teraz? Może po prostu teraz jest dobry czas, a może teraz jest teraz trend wznoszący. Bardzo często jest tak, że wychodzimy na rynek z danym produktem, ale się okazuje, że w ogóle to nie jest czas, że ta potrzeba jeszcze nie istnieje. Albo będziemy potrzebowali całą masę pieniędzy na to, żeby daną potrzebę wykreować. A my jako aniołowie biznesu takich pieniędzy wam po prostu nie będziemy w stanie dać. Jakie trendy rynkowe w tym momencie obowiązują, które pomogą temu waszemu rozwiązaniu odnieść sukces na rynku? Jeżeli chodzi o sekcję mówiącą o rynku, więc ja zawsze chcę bardzo dokładnie zrozumieć, że wy rozumiecie, kim jest wasz klient, komu będziecie swoje produkty i usługi sprzedawać. Bo jeżeli nie jesteście w stanie tego zdefiniować, to znaczy, że zupełnie nie wiecie, nie znacie się na waszym produkcie. Jaką dany rynek może mieć wartość, jaki ma potencjał oraz jakie są bariery, aby wejść na ten rynek, bo może się okazać, że lada moment wy wejdziecie z jakimś produktem, a ktoś na przykład zrobi to szybciej i lepiej, bo na danym rynku po prostu są bardzo niskie bariery wejścia. Musicie bardzo dobrze opowiedzieć mi o swojej konkurencji. Czyli kim jest wasz konkurent? W jaki sposób tę potrzebę, którą wy również chcecie zaadresować, wasza konkurencja adresuje w tym momencie? Oraz musicie nas przekonać, dlaczego wy zrobicie to po prostu lepiej. No i kilka słów na temat produktu, czyli dokładnie czym jest twój produkt, jakie posiada funkcjonalności, czy twój produkt można opatentować, czy można go zarejestrować, bo jeżeli nie, to niedobrze. To jest chyba oczywiste. Jeżeli wy możecie go opatentować, to znaczy, że nikt go wam potencjalnie nie ukradnie. Opowiedzcie nam proszę także w tych swoich prezentacjach o tym, jaki jest wasz model biznesowy, czyli jak wygląda jego strategia cenowa, jaka jest wartość klienta. Ja wiem, że to są wszystko bardzo, bardzo szczegółowe pytania i pomimo tego, że może czasami na samym początku lub też tuż po początku wy nie będziecie znali odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale będziecie znali odpowiedzi na znakomitą większość tych pytań, to mimo wszystko zapraszam. Postaramy się pomóc i odpowiedzi na te pytania znaleźć. Natomiast to, co jest szalenie ważne i to za chwilkę o tym też będę mówiła, opowiedzcie nam o swoim zespole, ale to za chwilkę i oczywiście o finansach, czyli ile do tej pory włożyłeś w ten biznes swoich pieniędzy. Bo jeżeli w ten biznes nie włożyłeś w ogóle swoich pieniędzy albo włożyłeś ich strasznie mało, to nie jesteś dla nas wiarygodnym człowiekiem, wiarygodnym partnerem, dlatego, bo
to znaczy, że nie będziesz wystarczająco zdeterminowany, aby dany biznes w przyszłości po prostu pchać do przodu, bo możesz po prostu tę inwestycję, którą już poczyniłeś, potraktować sobie lekko. Bardzo ważne pytanie, na co dana inwestycja będzie przeznaczona? Punkt po punkcie i broń Boże nie na wynagrodzenie. Od razu mówię i ostrzegam, że inwestorzy na tym etapie nie są skłonni do płacenia wynagrodzeń. Inwestorzy na tym etapie są skłonni do płacenia za to, aby zobaczyć, w jaki sposób produkt będzie rozwinięty, w jaki sposób produkt znajdzie się na rynku, czyli zostanie skomercjalizowany i jakie możliwie jak najszybciej przychody w bardzo konkretnym okresie czasu zostaną dzięki danej inwestycji zrealizowane. My nie płacimy za pensję, przepraszam. Oczywiście pensje w jakiejś tam drobnej części tak, ale to są naprawdę minimalne kwoty takie, które pozwalają na bardzo skromne życie, ale pozwalamy jako inwestorzy na prawdziwe zarobki wtedy, kiedy osiągamy tak zwany break-even point. Taki truizm. Świetny pitch nie pozyska finansowania, ale słaby to już w ogóle na pewno pogrzebie. W związku z tym, jak się do niego przygotować? Przede wszystkim, już część merytoryczną wiemy, ale oprócz tego, że mamy część merytoryczną, równie ważna jest ta część taka typowo psychologiczna. W związku z tym, przychodząc na sesję pitchingową, musimy wiedzieć, kim jest nasz odbiorca, czyli do kogo mówimy, czyli potencjalnie jakim językiem powinniśmy się posługiwać. Jeżeli ktoś zada wam w trakcie pitchu trudne pytania, czy to jest dobre, czy to jest złe? Dobre. A dlaczego? Bo rozumie, bo słucha. A poza tym wy zawsze z takich pytań, nawet jak nie znacie odpowiedzi na takie pytanie, możecie bardzo dużo się nauczyć. Bo jeżeli bardzo doświadczone osoby na sesji pitchingowej zadają bardzo złośliwe, okropne pytania i po prostu jeżdżą po was walcem w prawo i w lewo, to, że oni zadają takie pytania, powinno być zawsze konstruktywną nauką. Oczywiste rzeczy, czyli trudne pytania, znaj liczby. Jeżeli masz czas prezentacji, ja na pewno się nie zmieszczę, więc za chwilkę będę musiała przyspieszać. Pilnujmy tego czasu prezentacji. Starajmy się mówić tak, żeby nasz odbiorca nas zrozumiał, czyli dostosowujmy język prezentacji. Nie posługujmy się slangiem branżowym. Mówmy kulturalnie tak, żeby wykazywać szacunek dla odbiorcy, ale także dopytujmy po takim pitchu bardzo dokładnie o tym, jaki jest dalej proces decyzyjny i jakie są kolejne kroki. Czyli nie uciekajmy potem, tylko zostańmy, opanujmy emocje i dowiedzmy się, co z tego potem dla was wynika. Prezentacja to nie wszystko. Ważna jest właśnie ta psychologia, czyli to nastawienie, czyli to, jak wyglądamy, to, jak się prezentujemy, to, jak stoimy, to, jak mówimy, jaki mamy kolor szminki, prawda, mam bardzo ładny dzisiaj, bo jestem taka cała strasznie dzisiaj biurowa, no to przynajmniej, żeby ten akcent był, w jaki sposób także odpowiadamy na pytania. I teraz słuchajcie, kilka takich informacji bardzo już psychologicznych i zupełnie niemerytorycznych. Ponieważ mówimy o tak zwanym business angel investingu, czyli o tym inwestowaniu na bardzo, bardzo wczesnym etapie, wtedy, kiedy jeszcze VC w ogóle nie chcą na was patrzeć, a wtedy my wchodzimy my wypełniamy tę lukę, to co tak naprawdę liczy się dla takiej osoby, która ma po prostu wziąć ten portfel ze swojej kieszeni, akurat w kieszeni nie noszę portfela, wziąć ten portfel i te pieniądze z tego portfela wyjąć. Słuchajcie, proces oceny takiej inwestycji tak naprawdę graniczy z magią, bo nie ma takich wskaźników, nie ma takich metod, aby ocenić, czy nawet najlepiej rokujący produkt i najlepiej rokujący team, czy to się po prostu uda. W związku z tym jest kilka żelaznych zasad i jedna z nich jest taka, postaw na jeźdźca, a nie na konia. To znaczy, jeżeli z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli jest genialny produkt, ale beznadziejny team, to on to pójdzie na rynek i to wszystko spieprzy. A jeżeli jest słaby produkt, ale genialny team,
to pójdzie na rynek, dowie się, że ten produkt to jednak można troszkę jednak zmienić i zrobi z tego majstersztyk. A jeżeli jeszcze do tego utworzą fajny team z aniołami biznesu, będą się świetnie komunikować, będą się dobrze porozumiewać, to wtedy prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na rynku jest znakomicie lepsze. Czyli co jest dla nas najważniejsze? Zespół. Zawsze. Reszta także, ale to potem. 59 sekund. Dobrze. To ja tak bardzo szybciutko o kilku kwestiach. Co jest ważne, żeby być osobą integralną, prawdziwą, nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym, żeby te dwie sfery po prostu się ze sobą łączyły i żeby były logiczne. Trzeba być osobą, w której oczach ja muszę zobaczyć pasję, tak, że ona kocha ten biznes i ona po prostu nie przestanie, dopóki go nie zrealizuje. Jeżeli ma doświadczenie startupowe, super, jak mu się nie udało, czy jej się nie udało, genialnie. A dlaczego? Bo wiadomo, że wyciągnęła naukę. Branżowe, super, ale niekoniecznie. Umiejętności operacyjne, koniecznie. A dlaczego? Dlatego, że taka osoba, która jest startuperem, to wiecie, czym ona musi być? Ona musi być i prezesem, i prezeską, i sprzątaczką, i wszystkim. A dlaczego? Bo ona musi się znać absolutnie na wszystkim, bo ona musi po prostu ogarniać absolutnie wszystkie obszary. No i musi mieć umiejętności przywódcze, bo jeżeli my nie damy wam pieniędzy na wynagrodzenia, a wy będziecie chcieli robić ten biznes, to wy musicie powiedzieć temu swojemu zespołowi, przedstawić tą wizję i pociągnąć ich za sobą, tak żeby oni wam uwierzyli i pomimo tego, że nie macie kasy na te wypłaty, to żeby oni po prostu chcieli to z wami robić. Oddanie. Wiadomo, pasja, oddanie. No i wizja długoterminowa. Realizm i pragmatyzm, elastyczność, no bo wiadomo, że cały czas trzeba piwotować i cały czas trzeba zmieniać, dostosowując się do rynku. No i zrównoważenie. Jeżeli ja czuję, że osoba po drugiej stronie nie jest osobą zrównoważoną psychicznie, emocjonalnie, to wiecie, no... Dobrze, kilka, słuchajcie... Uwag, czego unikać podczas prezentacji. Na przykład bardzo lubię to pytanie. Nie powiem, na czym polega pani pomysł? Nie powiem, bo państwo mi ukradniecie ten pomysł. To ja tylko informuję, że rolą aniołów biznesu nie jest kradzenie pomysłów, bo my nie mamy na to czasu. Rolą naszą jest to, żeby pomysł poznać od początku do końca i w niego zainwestować. Albo na przykład jeszcze kolejne świetne, mamy świetny produkt, a ci, którzy go nie rozumieją, to są do kitu. To też bardzo, bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, to ja już lecę w tym momencie. Jakie są najważniejsze pytania, na które zawsze chcemy uzyskać odpowiedź? Jak pozyskacie klientów? Kto będzie waszym pierwszym klientem? Kto będzie waszym drugim klientem? A może i trzecim? Jaki jest wasz plan, jak się skończy kasa? Bo jeżeli na przykład wy potrzebujecie na przykład do BEP-u milion, a przychodzicie do mnie po 400 tysięcy, no to zupełnie to nie ma sensu. Jak chcecie współpracować z aniołami biznesu? Bo w aniołach biznesu, czyli z osobach z doświadczeniem, z siecią kontaktów biznesowych jest olbrzymi potencjał. Więc także waszą rolą jako startuperów jest to, żeby wymyślić, czego oprócz pieniędzy wy tak naprawdę od takiego anioła i od anielicy biznesu szukacie. Co jest wam potrzebne? A może umiejętności zarządcze, a może finansowe, a może pomoc w zbudowaniu systemów sprzedażowych, motywacyjnych, etc. Ale musicie wiedzieć, czego potrzebujecie od takiej osoby, jak od takich osób jak my. Już za chwilkę kończę. Absolutny truizm, ale to jest podstawa. Inwestor musi uzyskać odpowiedź na każde pytanie. Czasami przychodzą do mnie startupy i mówią, ale no przecież ja już to pisałam kilka razy i już mi się tego nie chce. No nie. Niestety tak jest na tym etapie, że trzeba pokornie, kulturalnie i sympatycznie rozmawiać i odpowiadać na wszystkie pytania. To już przejdę, słuchajcie, to ostatni taki bardzo prosty przekaz. Jak myślicie, ile na tym etapie,
czyli na takim bardzo wczesnym etapie, kiedy przychodzą do nas startupy, które są bardzo młodziutkie, to ile są warte ich biznesy? Set tysięcy. Jakieś inne pomysły? Zero. Jeżeli jest to firma, która nie ma technologii, która nie ma żadnej trakcji, na przykład rozumianej na przykład jako sprzedaż, to powiem tak, że jedyna właściwa odpowiedź jest taka, że jest warta dokładnie tyle, ile inwestor na tym etapie jest w stanie wam zapłacić. Zdarza się, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, mam taki produkt, zainwestowałem w jego rozwój 40 tysięcy, wyceniam się na 10 milionów. Ale życzę wam naprawdę tego, żeby wasze biznesy rosły w siłę i bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Mam nie schodzić ze sceny, jeżeli są jakieś pytania, to tak, jestem do waszej dyspozycji. Tak, ja już przekazuję mikrofon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Maciej. Dzień dobry, Inga. Świetna prezentacja. Słucham? Świetna prezentacja, gratuluję. Dziękuję serdecznie. I mimo, że nie jestem zainteresowany, aby pani zainwestowała w żaden z moich pomysłów, obecnie jestem już na tym etapie, gdzie nie poszukuję takiego inwestora, to zmroziła mnie jedna rzecz. I chciałbym dopytać, czy rzeczywiście w takie osoby chce pani inwestować. Pierwsza rzecz to taka. Powiedziała pani, osoba, w którą zainwestujemy, nie otrzyma od nas żadnej pensji. Druga. To delikatnie zmiękczyłam. No nie, tak było. Później to delikatnie zmiękczyłam, to może od razu odpowiem, że rzeczywiście to nie jest tak. Te wynagrodzenia na samym początku muszą być rzeczywiście minimalne. A po co? Po to, żeby właśnie maksymalnie dużo, maksymalną parę wpuścić jednak w rozwój produktu i w to, żeby jak najszybciej pójść na rynek, jak najszybciej ten produkt komercjalizować i generować przychód, a nie zjadać pieniądze na przysłowiowe rachunki. Jak najbardziej rozumiem, tylko właśnie to były dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, zainwestujemy w osobę, która też włożyła swoje pieniądze w dany biznes, prawda? Czyli nie może być to 20-latek, ponieważ nie ma żadnych pieniędzy. Ewentualnie ma pieniądze od mamy albo od taty, albo od fools and friends, tak? Mm-hmm. And family. No ale powinien włożyć jakieś pieniądze. Jednocześnie, jeżeli włożył te pieniądze, no to zazwyczaj jest to starsza osoba, która zarobiła, nie wiem, pracując w korpo, dostając bonusa, sprzedając inną firmę i jednocześnie włożyła te pieniądze. Teraz ma poświęcić się w 100% tej firmie. Jednocześnie ma dostać kilkaset tysięcy złotych na rozwój tej firmy. Albo i więcej. Poświęcić 100% swojego czasu i powinna żyć na zupkach chińskich i mieszkać u mamy w domu, ponieważ nie ma odwagi, prawda? Tylko doprecyzujmy, to znaczy ja trochę tym tonem, bo zmroziło mnie to naprawdę. Biorę to na siebie, nie boję się tego pytania absolutnie, kiedyś, dlatego że mam, że tak powiem, na koncie już wiele takich procesów. A dopytuję, kiedyś byłem dużo młodszym chłopakiem, który... Zresztą zebrał też, tak, zebrał też pieniądze z rynku od kilku funduszy inwestycyjnych i rzeczywiście jeden fundusz inwestycyjny miał takie samo podejście i to my zrezygnowaliśmy, bo nie wyobrażałem sobie właśnie tego, akurat wtedy urodził mi się syn, gdzie ja powinienem poświęcić się w 100% danemu projektowi. Fundusz mówi, nie zarobisz od nas ani złotówki. Nie miałem nie wiadomo ile oszczędności, ponieważ byłem 20-paroletnim chłopakiem. Jak to wszystko pogodzić? A jednak dziecka udziałami nie wykarmię. Tak? Powiem tak, nasze doświadczenie jest takie, że do nas przychodzą firmy, które są na troszeczkę innym etapie życia niż to pan mówi. Ale jesteście business angelsami, prawda? Jasne. Czyli tkwilkę oczywiście, że tak. Przed, po seed, dobrze. Tak? Więc to nie jest jeszcze duże VC. Dobrze. Ja przed chwilką mówiłam, że ja troszkę zmiękczyłam ten swój przekaz i oczywiście to może wyolbrzymiłam, że nie dajemy wam pensji. Te pensje oczywiście jak najbardziej są w takim biznesplanie uwzględniane, więc proszę tego akurat punktu nie traktować tak bardzo srogo. One są, tylko one są rzeczywiście możliwie minimalne. To znaczy to są takie pensje, które po prostu są rozsądne.
dają szansę na jakieś tam skromne życie, ale jednocześnie muszą bardzo mocno motywować zespół do tego, żeby pracować możliwie jak najbardziej efektywnie. Jeżeli perspektywa realizacji jakiegoś przychodu, to uważa pan, że to jest złe podejście? Mam takie przekonanie, że ja bardzo chętnie z panem porozmawiam, ale mam takie wrażenie, że jest kilka innych pytań. Ja jestem dla pana na kawę, jeżeli dajecie kawę to się z panem umawiam, dobrze? Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Tak, mam pytanie. Mam mikrofon i mam pytanie. Okej. Dobrze, za chwilkę do pani podejdę. To pytanie jest o exit. Wspominała pani o tym, że chcecie się dowiedzieć, jaki startup ma plan exitu, a jeżeli founderzy nie chcą robić exitu, czy jesteście zainteresowani takimi osobnikami, czy umowy są tak formułowane, że po prostu... Jak jest umowy exit, umowy to jest tak, my nie dajemy żadnego szymela, w sensie, że to nie jest tak, że obowiązuje u nas jakiś szymel umowy inwestycyjnej. Zawsze strategia exitu jest ustalona pomiędzy syndykatem, czyli tak zwanym tym właśnie grupą inwestorów, inwestorek, a danym startupem. Także strategia jest wypracowywana. Oczywiście fajnie, jak do nas przychodzicie i mówicie, słuchajcie, mamy taki pomysł, a w ogóle najlepiej to jak już byście mieli na przykład jakiś list intencyjny z kimś podpisany. Takie sytuacje się zdarzają. Ale jak odpowiadając na pytanie, to jest do wypracowania. Jeżeli go nie macie, takiej strategii, my pomożemy to wypracować. Teraz pani. Ja już mam drugi. Ja się chciałam zapytać, jaka liczba tych startupów, w które zainwestowaliście, upadła? Jaka liczba upadła? Boże kochany. Słuchajcie, upadł jeden. Upadł jeden, ale to niestety tak jest w tej branży. Jak najbardziej ma pani rację, statystycznie to jest tak, że upada 80%. Proszę nam życzyć trochę lepiej. Ja też mam taką ogromną nadzieję, że kobiety, które inwestują u nas inwestują troszkę mniej agresywnie niż faceci i przez to takie mam wrażenie, że są takie bardziej rozważne, bardziej analityczne. To, że upadł jeden... to ja pani obiecuję, że to nie znaczy, że wszystkie pozostałe nie upadną. Jak pani chce, no to... Ale mam nadzieję, że pani nam tego nie życzy. Jesteśmy na rynku od 2015 roku, w związku z tym tych transakcji było do tej pory 6. Pozostałe mają się jakoś tam dobrze lub bardzo dobrze. Idziemy do przodu. No i proszę trzymać kciuki. Może nie do końca pytanie. Chciałam tylko jedną super ważną rzecz powiedzieć. Cześć, w ogóle świetna prezentacja. Dziękuję. Chciałam wam jedną rzecz powiedzieć. To znaczy ja też pracuję w funduszu VC, my trochę później inwestujemy, ale pewnie dlatego, że mi się kilka dni temu zdarzyła dokładnie taka historia. Otóż przysłał nam startup wszystkie dokumenty, miał świetnie je przygotowane przez świetnych doradców, więc produkt był w miarę okej. Umówiłam się z nimi na call i... przez pierwsze 20 minut startup nie dał mi dojść do słowa, nie dał zadać pytania, tylko przez pierwsze 20 minut opowiadał, jacy są świetni, jakich mają świetnych doradców, cokolwiek, wszystko, co zrobili, było tak świetne, po czym zadałam im to pytanie, to znowu opowiadali mi, że my wszystko wiemy, bo my mamy tak świetne doświadczenie. I tutaj was uczulam jakby, no słuchajcie inwestorów, jak zadają wam pytanie i odpowiadajcie na te pytanie i pamiętajcie, że to jest dialog, a niekoniecznie monolog o tym, jak świetnie jesteście, jak świetnie znacie rynek, bo prawdopodobnie ci inwestorzy widzieli 5 bardzo podobnych projektów i wiedzą, jaki jest ten rynek. To jest bardzo dobry punkt, Magdo, bardzo ci serdecznie za niego dziękuję, dlatego że czasami rzeczywiście tak się zdarza, że jest słaba komunikacja pomiędzy founderami, founderkami, a aniołami biznesu, co
czasami może skończyć się źle, dlatego że te osoby, które są aniołami biznesu, które doradzają, mówią, próbują przekonać, próbują coś później także wyegzekwować, ale przed tym oczywiście wsadziły tam swoje pieniądze, to nie mówią tego, bo są złośliwe, niemiłe, tylko ponieważ wsadziły tam swoje pieniądze, więc jak gdyby od razu jest gwarancja, że one zrobią wszystko, żeby powiedzieć wam i doradzić wam wszystko, co jest najlepsze możliwe dla was. I trzeba sobie wypracować fajne metody współpracy, ale nie można się zamykać. Tak. Czy jeszcze jakieś? Ostatnio. Dziękuję. Dzień dobry, ja mam na imię Ola i dziękuję za tą prezentację, bo była bardzo uporządkowana i właśnie mam wrażenie, że przyszłam po to, żeby ją tutaj usłyszeć, także dziękuję. I mam dwa pytania od razu. Po pierwsze, jeśli chodzi o finansowanie startupów, z którymi oni się już... Pani powiedziała, że nie inwestujecie w firmy, które nic nie inwestowały w siebie. No więc ja chciałabym zapytać, skąd oni biorą, jakie to są mniej więcej pieniądze, z którymi oni już do was przychodzą od tych 3F? A po drugie, czy rozmawiacie też z firmami, które przedstawiają, w których są głównymi pomysłodawcami są na przykład faceci, ale mają produkt dokładnie dla kobiet, właśnie dla kobiet. Możemy o tym porozmawiać. Mówię w tym momencie o drugiej części twojego pytania, czyli jeżeli jest to produkt, który na przykład odpowiada na kobiece potrzeby w sposób szczególny, tak. Od razu mówię, że my nie jesteśmy takim klubem inwestycyjnym, który inwestuje tylko w takie mega, mega kobiece biznesy, to znaczy takie, które mają produkty dla kobiet. My mamy u siebie także, słuchajcie, dziewczyny, które robią po prostu czystą technologię. I odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, z jakimi pieniędzmi, odpowiedź jest prosta. Im więcej zostało zainwestowane, tym lepiej. A jeżeli dodatkowo jeszcze na przykład udało wam się wcześniej pozyskać jakiekolwiek środki finansowe z programów unijnych i tak dalej, to tym bardziej lepiej przychodzicie do nas przygotowani. Ale to, że jeżeli do nas przyjdziecie z genialnym pomysłem i z genialnym teamem, to też wcale nie znaczy, że nie będziemy chcieli z wami gadać. Bardzo dziękujemy. Boże, przepraszam. Jest bardzo dużo pytań. Bardzo dużo. To ja zostanę i będę dostępna. Dziękuję.